Witajcie. Dzisiaj spotykamy się po raz trzeci, aby wysłuchać wspomnień nikomu nieznanego Tetryka. Dzięki temu, że dwa lata temu poparliście mój pomysł kolejnej części będę mógł zamknąć wszystko w klamrę klasycznej trylogii jak George Lucas Gwiezdne Wojny. Ale znając siebie i George'a Lucas'a to będę to ciągnął w nieskończoność. Czasy, że tak powiem, dziecinnej akwarystyki skończyły się na wiele lat. Pomimo, że przeprowadziłem się na Koziny w Łodzi i zamieszkałem 100 metrów od sklepu zoologicznego. Cóż, sklep sobie istniał i tyle. Jeśli myślicie, że coś mnie tam interesowało i zachodziłem tam codziennie, aby wspominać dawne czasy, to się grubo mylicie. Przez wiele lat nie byłem tam ani razu. Sklep jak sklep. Był sobie i tyle. Ja robiłem tysiąc rzeczy, które nie były absolutnie związane z akwarystyką. Zwykłe życie, czyli granie na gitarze, pisanie dziwnych opowiadań, czasem imprezowanie, nauka, praca i inne takie pierdoły. A że zawsze pragnąłem kontaktu z ludźmi, choć niekoniecznie osobistego, to zanim pojawił się internet w domu, grupy dyskusyjne, fora, e-maile, gadugadu, tleny, czaty i w końcu Facebooki i inne platformy medialne, to w domu pojawiło się CB radio. Teraz kojarzy się to raczej wyłącznie z ruchem drogowym, samochodami i ciężarówkami i też już coraz rzadziej, bo nowoczesne technologie wypierają CB radio i stamtąd. Ale kiedy ja zakupiłem pierwsze radio, ten sport zaczynał być dopiero popularny i wiele osób kontaktowało się ze sobą w taki właśnie sposób, mając CB radio stacjonarne w domach. Był to... Jakby to na dzisiejsze przełożyć taki początek czatu głosowego, choć obecne czaty są bardziej anonimowe. Na CB Radio anonimowość trwała krótko, dopóki się czegoś solidnego nie przyskrobało i nie przyjechała ekipa kolesi i natłukła poryju. Niemniej było w tym coś fascynującego: taka łączność jak dziś na Discordzie na ten przykład gadam naraz z ludźmi z Polski, Austrii, Włoch, Stanów Zjednoczonych i jakoś się dogadujemy. Dzięki CB Radio też można było to robić, choć było to znacznie trudniejsze technicznie. Kontakty z najdalszymi stacjami były uważane za pewnego rodzaju zdobycze, a na mojej ścianie wisiało mnóstwo potwierdzeń takich właśnie połączeń, zwanych QSL-kami. Dlaczego ja tak nawijam o tym CB? A no powód jest, bo od tego się zaczęło. Tam poznałem bowiem kolegę, który przebywa obecnie w Wielkiej Brytanii i którego dnia zaprosił mnie do siebie. Ja już absolutnie nie pamiętam dlaczego i jaki to był moment, ale wiem, że postanowił pochwalić się swoim akwarium. Teraz przeklnę, ale w pozytywnym znaczeniu. No sukinsyn jeden, nie dość, że zabił mnie pojemnością, bo pokazał mi 400 litrów wody, to jeszcze było to akwarium morskie. Nie było tak urządzone jak wiele dzisiejszych morszczaków, ale i dostęp do tego, co w nim obecnie można zobaczyć, był bardzo trudny. Nie chcę tu nawet próbować wymieniać, co się w morskim akwarium hoduje, bo się na tym absolutnie nie znam i nie chcę gafy jakiejś strzelić. Ale Kumpel miał tam różne dziwne rzeczy, które miałem wrażenie, że chcą mnie zaatakować, a przynajmniej skoczyć mi na plecy, jak się odwrócę. To akwarium to była taka mała szpileczka, która wbiła mi się w tyłek i zaczęła uwierać. Nie, nie, poleciałem zaraz do sklepu i nie zacząłem kupować akwariów. To najpierw musiało dojrzeć, jak obcy w brzuchu astronauty. I to sobie trwało. Kolega w międzyczasie zrezygnował z morskiego i przerzucił się na akwarium roślinne. Wciągnął się głęboko w temat, pisał na różnych forach, zdjęcia wrzucał i tak dalej. A moja szpileczka powoli wbijała się coraz bardziej i coraz bardziej uwierała. Nie wiem, przy jakiej okazji wyszła informacja, że ma on akwarium chyba 80 litrów, które mogę dostać albo kupić za jakieś śmieszne pieniądze. Przepraszam, ale zupełnie nie pamiętam, jak to wtedy wyszło. Zupełna zaćma mózgu. Rzekłbym nawet defekt mózgu. Niemniej w tajemniczych okolicznościach, o których kiedyś opowie Wołoszański, chodząc w skórze po mojej komórce, pojawiło się u mnie akwarium 80 litrów. I to było pierwsze akwarium, które pojawiło się w moim nowym domu. Zdjęcia tego akwarium widzieliście w filmie Największe błędy osarta, a w zasadzie zdjęcie. To jeszcze były czasy, kiedy nie robiło się kupy zdjęć tylko dlatego, że można było zrobić. Więc i zdjęć tego zbiornika jak na lekarstwo. Ale przynajmniej jedno, dwa zdjęcia świadczą, że istniało. Nawkładałem tam żwiru, bez żadnej ziemi, nawsadzałem roślin i nawpuszczałem ryb. Zainstalowałem jakiś filtr wewnętrzny, zrobiłem to nieszczęsne oświetlenie i akwarium ruszyło. Mały zbiornik, ryb sporo, szybko zanieczyszczający się żwir i zrobiło się podłoże. Rośliny pod halogenami rosły i wyłaziły ze zbiornika. No chyba nie ma lepszego powrotu do akwarystyki jak z sukcesem. A to, że światła mi się zesmażyły, to maleńka wpadka, wpadeczka, nawet rzekłbym wpadunia. I akwarium sobie egzystowało. Nie było z nim większych problemów, wszystko żyło i rosło. No i tu dopadło mnie to, co dopada większość akwarystów, którym się udaje. Bo jak się nie uda, to spokowodza, sprzedają wszystko albo wywalają do śmieci i cisza. Ale jak się udaje, to akwarystę dopada mania posiadania coraz większej ilości zbiorników. Kiedy nie było internetu, było łatwiej, bo nie było porównania. Teraz zerkasz na miliony zdjęć różnych zbiorników i dochodzisz do wniosku, że chciałbyś mieć każdy z tych wystrojów biotopów i tak dalej w swoim zbiorniku. No ale kuźwa zbiornik jest jeden. Co począć panie premierze no co począć? Ano trzeba kupić drugi zbiornik. Trzeci zbiornik, czwarty zbiornik, wywalić wannę i wstawić piąty zbiornik. I to się tak naprawdę nie kończy. Jak w domu kończy się miejsce, to najtwardsi akwaryści przenoszą się do piwnic, garaży albo kupują nowe domy i tam zaczyna się od początku szklenie poszczególnych pomieszczeń. To straszna choroba, ale producenci akwariów są z niej zadowoleni. Więc i mnie to dopadło. Następny zbiornik, zbliżony pojemnością do poprzedniego, zakupiłem od okolicznego alkoholika, który potrzebował pieniędzy na rozwijanie swojego hobby. Akwarium było całkiem znośne i postanowiłem je kupić. Samo szkło. I to szkło jest u mnie do dzisiaj, choć stoi sobie obecnie w komórce. Kolega złota rączka zrobił mi do niego pokrywę z dwoma świetlówkami. Jak na obecne czasy, to była dość toporna konstrukcja, ale. Wytrzymałaby w sumie do dzisiaj, gdybym się jej nie pozbył. To akwarium zastąpiło mój pierwszy zbiornik, który oddałem poprzedniemu właścicielowi. I podobnie jak poprzedni zbiornik, i tutaj wszystko rosło i się rozwijało, choć tym razem pod świetlówkami. Halogeny na długo zniknęły z oświetlenia moich zbiorników, ale i tak jeszcze raz wróciły, choć w innej formie na koniec kariery moich zbiorników na łódzkich kozinach. Oczywiście choroba pozostała, bo zamieniłem jedno akwarium na drugie, a nie miałem dwóch naraz, więc marudziłem rodzinie o pasji wyższej konieczności, były płacze i tupanie nóżkami aż w końcu, kiedy nie dało się już mnie słuchać, na urodziny dostałem akwarium. Ale żeby od razu walnąć z grubej rury z akwarium 80-litrowego przesiadłem się na 345 litrów. Skąd taki dziwny rozmiar? Otóż będąc u szklarza, starałem się wynegocjować cenę kosztem wielkości zbiornika. W ogóle nie patrzyłem się na późniejsze poszukiwania niestandardowej pokrywy do zbiornika. Widząc u szklarza pełno różnych zbiorników, po prostu doznałem kolejnego zaćmienia i ślinotoku. Jakoś tak wyszło, że akwarium uzyskało rozmiar 345 litrów. No to było coś. Takiej wody to w domu nigdy nie miałem. No, ale oczywiście, jak się człowiek głupio podnieca, to potem same problemy z tego wychodzą. Czasem są to dzieci, a czasem zupełnie nieprzemyślany rozmiar. Do takiego rozmiaru zmuszała mnie też ilość kasy, którą posiadałem. A pan szklarz, jak na mnie popatrzył, to stwierdził, że on nie bierze zapłaty w naturze. W sumie to, to tak nie było, ale fakt, że kasę miałem odliczoną co do mililitra. Pamiętam, jak czekałem dwa albo trzy tygodnie na zrobienie i przywiezienie zbiornika, cały czas zastanawiając się, czy robić zdjęcia, jak panowie z akwarium będą spadać po moich stromych schodach, czy też ograniczyć się do wyrzucenia z siebie kilku prostych przekleństw i ostrzeżenia panów, aby uważali na kotka pod nogami. Faktem jest, że schody były wyjątkowo strome. Ciężko było na nich zakręcić z czymś większym niż dyplom za zdobycie szóstego miejsca w czymś nieistotnym. No, jeszcze wazon wchodził w grę, ale bez habazi, bo habazie krzaczyły o niski sufit. W dniu przywiezienia zbiornika okazało się, że jestem zgorzkniałym pesymistą, a panowie są profesjonalistami i nie z takich schodów już spadali. Akwarium zostało wniesione w tempie ekspresowym i ustawione na dwóch szafkach, na których położyłem jeden wspólny blat. Nie, nie były to super akwarystyczne szafki z wycięciami na rury i pozłacanymi klamkami. Klamki raczej były lekko odpadające, ale akwarium pasowało na tej konstrukcji wręcz idealnie. Przez cały dzień wpatrywałem się w nowy zbiornik, zanim doszedłem do skądinąd słusznego wniosku, iż czegoś tu brakuje. Po następnym tygodniu rozkminy zorientowałem się, że brakuje światła, wody, żwiru, roślin, ryb, filtra i grzałki. Czyli byłem jak kierowca Ferrari bez paliwa. Niby zajebiście to wygląda, ale wyprzedza goraczkujące dziecko, pokazując mu pierwszego w życiu fakulca, zanim jeszcze powiedziało mama albo tata. Albo co innego. Nie mam dzieci, to nie wiem, co one tam wygadują. Być może coś o ambicjonalności inwariantów lub destabilności kombiwalentów. Absolutnie nie mam pojęcia. W każdym razie, kiedy spłynęło na mnie oświecenie, że brakuje jeszcze trochę rzeczy, aby wrócić do akwarystyki i to akwarystyki wielkopojemnościowej, kiedy te dwie kulki w głowie się w końcu zderzyły, zacząłem działać. Najpierw poprosiłem kolegę, który z drewna potrafił zrobić prawie wszystko, no może oprócz trumny, o zrobienie mi pokrywy na akwarium. I tu trafiłem na problem z wymiarami zbiornika, bo wymyśliłem sobie, że wpakuję tu cztery najdłuższe świetlówki. No, oczywiście, był to znowu problem kasy. Na czymś trzeba było oszczędzić, a oświetlenie to jeden z najdroższych elementów zbiornika akwarystycznego. Więc zanim kolega zaczął ciąć, kleić i skręcać, poleciałem do sklepu z oświetleniem, kupiłem cztery rury i wszystko co było potrzebne do ich montażu. Ale rury były starego typu i na zwykłych starterach, bez wodoszczelnych gniazd i tym podobnych. I jakież było moje zdziwienie, kiedy przymierzyłem świetlówkę do zbiornika i skonsternowany stwierdziłem, że świetlówka się zmieści. Ale jej gniazda już za cholerę nie. Czyli świetlówkę można zamocować ale podłączyć do prądu już się nie da w pokrywie, która będzie idealnie pasować do zbiornika. Więc, aby światło dało się zamontować, trzeba pokrywę przedłużyć. Ale jak? Z lewej i prawej dodać po kilka centymetrów wystających poza akwarium? Czy dwa razy tyle dodać z jednej strony? Zdecydowałem się na to drugie rozwiązanie. Dlaczego? Bo akurat ta część pokrywy była od strony okna, prawie przy zasłonie i prawie nie było tego widać. Nie no, było widać, ale ja sobie wymawiałem, że nie widać. W każdym razie późniejszym mieszkańcom akwarium to nie przeszkadzało. Nie wziąłem też pod uwagę, że to akwarium może być przestawione, a w czasie późniejszym tak się stało. I akurat ten kawałek pokrywy był przy samym wejściu i widoczny dokładnie jak buzia w tym tęczu. I ukryć się tego nie dało. Cóż, musiało tak być, bo na świetlówki te 5 i cały osprzęt do nich mnie już stać nie było. Pokrywa była czarna i wyszła naprawdę dobrze. Poza tym była wyjątkowo funkcjonalna i do samego końca nie miałem z nią problemów. Oprócz jej wystawania poza zbiornik. W każdym razie kiedy światło było już gotowe, nakupiłem pół tony żwiru i wsypałem do akwarium. Serio to nie pamiętam ile tego żwiru kupiłem, ale faktem jest, że sporo, bo podłoże wyszło mi dość wysokie. I nie było nic w żwirze ani pod nim. Czysty żwir. Bez ziemi ogrodowej ani innych wspomagaczy. To było pierwsze duże akwarium postawione tylko na żwirze. To nie były jeszcze czasy, kiedy wujek Google podpowiadał wszystko, a o akwarystyce rozmawiało się na grupach dyskusyjnych. A właśnie teraz sobie przypomniałem, że Google wtedy jeszcze nie było. Były inne wyszukiwarki, teraz już całkiem zapomniane, na przykład Netscape, powstały w 1994 roku. Wiedziałem wtedy już znacznie więcej niż na początku drogi akwarystycznej. Ale z pewnością nie tyle co dzisiaj. Więc cieszmy się z dostępu do wiadomości z internetu i codziennie rano, jak Indianie. Nie, 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 sorry. Amerykano, Amerykanie. Odtańczmy taniec Matrixa. Pod względem informacji, zostawiliśmy tamte czasy daleko w tyle. Kiedy światło już działało, żwir się żwirzył, nakupiłem jakichś roślin, jakichś ryb. Jeden filtr przelewowy, jeden filtr wewnętrzny i grzałkę o cieplałkę. I akwarium ruszyło. I było. Pięknie. A potem? A potem przyszły glony, coś zaczęło walić ze zbiornika, a ryby nie były zadowolone. I zaczęło się kombinowanie, główkowanie, co zrobić, żeby ten zbiornik wyglądał przynajmniej tak jak najsłabsze akwaria widziane w internecie. I jeszcze wtedy nie Mozart zaczął kombinować, główkować i dumać w miejscu odosobnienia. Ale odosobnienie odosobnieniem, kiedyś trzeba w końcu użyć spłuczki. Najłatwiej było pozbyć się dziwnego zapachu, bo okazało się, że to nie z akwarium, tylko pies obok narobił. Glony paradoksalnie udało się załatwić nawożeniem zbiornika, a zadowolenie ryb groźbą, że jak im się nie podoba, to mogę je wysłać na plażę. Od razu zrobiło się ładniej, i milej. A co było dalej? Jak Mozart został Mozartem? Być może dowiecie się w następnej części. Jeśli oczywiście będziecie chcieli. Na koniec chciałem wszystkim podziękować za dotychczasowe wsparcie kanału i mnie osobiście. Jeśli ktoś chciałby to robić nadal albo zrobić to po raz pierwszy, to pod filmem znajdziecie linki, dzięki którym można wspomóc finansowo kanał. Z góry dziękuję i jak zwykle na koniec mówię Wam. Dobranoc!